Jest Dunia z Impostora. Dobra, 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 jestem z Piotrusiem. Z Piotrusiem są dobre giereły. Uciekaj, 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 uciekaj. Ciało było, jak jest o dwa, zamiast takie jakby karnister, tam się daje butle i tam się to wlewa i trzeba to dwa razy zrobić. I jak wychodzę z tego, tam jest ciało, a ze mną w tym był, kto ze mną tam był? Ja przez ja, ja byłem. Ksiądz. No, trzy osoby. Ile? To znaczy ja tam kabelkę ale robię w prawym górnym rogu. Ale to nie widziałem was. Ja w Foxiarz miałem tam dwa taski w O2. I był Kamil H. Kamil H. Gdy przyszedł, to ja wychodziłem. Weremus i Klaudia czekają na poczekalni. Zastanawiające, kim jesteście Weremus i Klaudia? Jak tam chodziłem, tam nie było ciała. Zobaczymy, chcesz coś... Gdyby chcesz, to ci nauczę rozczytywać nuty. Dobra, RK, kiedyś tego spróbujemy. Na butelkach, na butelkach. Okej, jest ta butelka taka. Dobra, dobra, to już ktoś tam był chyba. Dobra, ilu was tam jest? Ilu was tam jest? Niech każdy się wymieni. Dobra, pojedynczo. Foksiarz, jesteś tam? Przed chwilą. Dobra, Foksiarz, no to załóżmy, że byłeś. No, Tebepek. Ja jestem teraz w... Pojedynczo, no kurna. Foksiarz, Piotrek, Kamil, Tebepek, tak? Ja nie jestem tam. Ty nie, no to, no dobra, no to pytam się, kto jeszcze oprócz... Ja tam byłem jeszcze. Dobra, czwarty Olaf. Cztery osoby. Znaczy jak ja tam przyszedłem, w ogóle jako pierwszy chyba przyszedłem, do drzewka na początku przyszedłem i tam był Foksiarz już. I on strasznie szybko tam się znalazł. No dobra, to mini susik na cztery osoby. No bo to nie wiadomo. Mało czasu było to, żeby sobie pogadać. Ej, Kamil H, takie pytanie over game, ale... Czy jesteś kuzynem Maseo, takiego typiarza na Discordzie? Enmilka, jak najbardziej, jest jeden wolny slocik, wejdziesz do poczekalni, to cię wrzucamy. Kezy 7, dzień dobry. Naprawdę dobry kill. Ja wiem, że dobry kill. Ja wiem, że dobry kill, Majeczka. Ja złych nie robię. O, ty zgłosiłeś. Dobra, to ciało jest... Oczywiście, że poranna kawusia w piątek z grubym. Ej, zajebistą średnią dzisiaj mi robi się 24 osoby. No. Po kolei może? Nie wiem, lecimy? Ja jestem aktualnie, skończyłem na pewno sobie karnister. Foksiarz? Ja Foksiarz poszedłem do laboratorium, a teraz dekontaminacji jestem. Piotr, Michał 1431, dzień dobry, witam cię u mnie na strumyczku. A ty już na Discorda się, chłopie, wbijasz, widzę, a nawet followka nie zostawi. No, ja hamstwo i prostactwo. Czy to ciało jest stare, czy nowe, Oliwia? Jak tyle, pomarańczowe, to fioletowe. O, Michał, witam cię bardzo serdecznie w gronie followujących. Welcome, nowy Urchudor Laku, to my family. Emilek, dzień dobry, witaj u mnie strumyczku. Już jest petarda, byczku. Ja już nawet nie pamiętam, jak się to poszczególne nazywa. Ej, ja też nie. No tak, strzelam. Przepraszam, musiałem jedną rzecz sprawdzić. Ale jak to? Oplutet, co oplutet Maja? Ja se szami obiadek, więc Dankę za killa. Spoko, Majeczka, smacznego obiadku. Smacznego, ale ładne kille lecą. Ja dzisiaj lasagne na obiadek. Ej, kurde, ja nie wiem, co ja mam się na obiad. Nie wiem, na mocy się niczego nie uczymy, więc jak mam pamiętać, smacznego, Maja. Ej, ja pamiętam, że jedna była ósemka, jedna szesnastka. Były chyba ćwiartki, mogę się mylić? Mało czasu to jest. Mało. Bardzo mało, dlatego trzeba się spieszyć i o to chodzi właśnie. Nie racja. Bo my pierdzielimy głupoty zamiast dowiadywać się konkretów najważniejszych.
Ja mam mięsko, sałatkę i ziemniaki i sosik, świecinuty i północy. Ej, no było coś takiego, było, było. Ej, dobra, bo to wystarczy walnąć teraz dubla. Dobra, wracam tutaj, bo to nie ma sensu. Pluted? Tam tylko trochę. Tak myślałem. Piotruś odbiegł się od ciała od was. Jak odbiegłem, jak dobiegłem? No co ty gadasz? Nie. Omerta, witam cię bardzo serdecznie w gronie falujących. No u mnie na strumyczku jeszcze falujących, to cię nie nazwiemy. Ja dzisiaj miałem takiego farta, że coś. Ja nie ogarniam muzyki. Ja jako jedyna z całej rodziny jak na razie mam talent muzyczny. Ja się nigdy nie uczyłem grać na żadnym instrumencie, na razie gram wam na nerwach. Są całe nuty, półnuty, ćwierćnuty, ósemki, szesnastki i tak dalej. Trzystki, dwójki też są. Z prawej strony dobiegam do lewej strony. A ty zbiegasz od góry i reportujesz ciało. Wiesz co, bo trochę wcześniej też byłeś przy tym ciele i nie reportowałeś w ogóle. Ale w jaki sposób mogłeś widzieć, że byłem przy tym ciele? Jak ja jestem na zewnątrz tego O2, czy tam no tego całego właśnie, czegoś, a ty schodzisz w góry. Bo widzę cię przecież przy ciele. Nie widać przez ściany. Zrobiłem fragę na komsach i dalej uciekłem. Schodzisz z tego budynku. Szanuję byczku. Ja się... Omerta, dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie w gronie falujących. Witaj nowych uderlaków w gronie. Nie, ja dobiegałem mojej rodzinki. A jakby co? To mogę was wszystkich wyspowiadać. A tutaj jest koszyk na tace. Znaczy to jest taca w ogóle, tu się hajs wpłaca. Plus jeden. Normalnie chłop oddalał się od tego, więc wiesz. Znaczy mi się wydaje, że to może być Piotrek. Ale jak mogę być, jak dobiegałem do ciała, a nie odbiegałem? A jakim cudem wiedziałeś, że stałem tam dłużej? Co, przez ściany widzisz, czy co? Ja nie będę dalej gadał. Słowo przeciwko słowu, ja daję na Piotrka. No jak chcesz. Uff, siemaneczko Lispir. No w lecie grasz? No, ile? Kiedyś umiałem na saksofonie, ale to jest saksofon, jest zajebisty. Saksofon jest sztos. Dobra, oznaczymy sobie. Trzeba tutaj uważać, żeby nie, guziora nie kliknęli. Łatwo, Piotruś. Bardzo łatwo. Mnie to w ogóle nie podejrzewali. Zawsze możesz go zastąpić, nie? No, bo chłop jest tutaj moderatorem i dalej nie wie, gdzie jest kod. Kto jest moderatorem? A. Słuchaj, to nie jest Batman, jak kogoś uważam, że jego zdanie jest totalnie bez sensu nazwać debilem. Sztuka tu argumentować. Ja uargumentowałem, wy nie macie żadnych argumentów. Jakieś... Tak, jakby to była jakaś... No właśnie, jakby to była wartościowa opinia jakiejś osoby z internetu. Gdzie było ciało? Jezu, ale już tak szybko. Dobra, chyba Kanuj, Chicken i ktoś jeszcze, chyba Maja, byli teraz w adminie, dobrze mówię? Mhm. Ja też byłem jeszcze w adminie. Tak, kilka na dół. Ja nie byłem w adminie, ja byłem w reaktorze. Ze mną był, potwierdzam. A, no to w czwórkę byliśmy. No to... A gdzie jest Joe? Dobra, dajcie Batmanowi bana, już mam dość. Po tym, co teraz napisał, to już naprawdę jest dla mnie przegięcie pały, no. Ja pierdolę. Czy są debile jeszcze w internecie istnieją? Ciało jest przy kablach, jak się zejdzie... Dziękuję, Arka. Przy kablach, tam jak macie ten trójkąt, taki, nie wiem, no Mitsubishi, nie, Mercedesa niech będzie. To pójdzie się w lewy dolny róg. Wait. Mefi wygrała teraz na czacie, no. Tak, wygrała. Na Mercedesie. Tak, na Mercedesie. No. Przepraszam bardzo, ale co to się... Co? Na Mercedesie? Co?
Piuresu, dzień dobry. Jak ktoś tu... Jak tam nie zadmina, idziesz w lewo i masz kable, to tam na kablach było ciało. A jak aha, czyli... tak? Ej, grube? No? Bo Wit chce dołączyć, byłaby opcja, że znajdzie się miejsce, czy nie? No i jak... No teraz mamy fulla, no a dopiero się zebrał ten full i dopiero się zbierze, więc no... Dobra, to seledynowy. Bo? Dobra. Nie głosujcie na mnie, czemu za mnie? Mi. Nie głosujcie na Majeckę. Jak byłem cały czas Kanojowi zawsze, przepraszam. Co wy? Kanojowi zawsze. Ale zrobiłem remis, mówię, ha, ma na Majeckę głosuj. Co wy robicie, jak ja byłem z chickenem w reaktorze? Nie no, przecież to nie wiadomo, kto był. Ja nie chciałam, ale Kanoj... Ale nikt tego nie wyłączy? O, widzę, Mefi, że jesteś grzeczna. Wytrzymałaś naprawdę długo. Dobra, no to gdzie? Jak to był gruby? Gdzie byłeś? Jestem razem z Magnesem w świetle. Teraz. Celnowego zostawiłem w kafeterii, ale nie wiem, gdzie potem pobiegłeś. Teraz jestem aktualnie na rozwijaniu. Borbiłem z maską. Ja przed dekontaminacją. Bo ciało jest w... Cześć, gdzie jesteś? Przed dekontaminacją. Przed dekontaminacją, bo ciało jest... O, jakie to milusie, Maja. Ja tam jeszcze... Jedno, drugiego nie widziałam, może to był double, ale to nie rozglądałem się jakoś. Czy przed tą kontaminacją, czyli w tym całym locker roomie. No Mefi, nie przejmuj się, ten tweet czasami się w ten sposób buguje. Chyba to niego nagrodę, masz przyjmą się wszyscy mrożę do kobitki. Ili Spear jest jeszcze, Jelly to tam wiecie, w dupie ma to. Ale mu trzeba zabrać moda, tak samo Koziołowi. Wszystkim tym trzem trzeba zabrać moda, oprócz Spirowi. No to jak byłem na rozwileniu, to jak mogłem zabić? I dać im rangę ogarniętych, po prostu. Co? Na tamtej rundzie, jakbyś mógł mnie zabić, to nie zabiję. No to też mnie mogłeś zabić w teorii. No to jakbym się mógł zabić, to zrobił. Piuresu, możesz sobie o tym myśleć, nie martw się. Dzień dobry, Tomeczku, dzień dobry. My w trójkę mamy większe jaja niż niektórzy widzowie, tak jest! Mnie alibi, że ciebie nie zabiłem, a ty nam nie zwalasz, że ja jestem. Nie, nie. To coś mi tutaj śmierdzi. Głosujcie! Żeby tak przegrać, nie? Zło. Bardzo dobrze, nie musiałem się nawet słowem odezwać. I po co ja ci kamień uwierzyłam? No, nie wierzę. Tak, kuźwa, w końcu gra impostorem dzisiaj. Kotka weszła mi na barki, została i chrapie. Ooooo, kochany kotek. Gdzie było ciało? Ciało gdzieś przy światłach. No, po 2,5 godziny streama z Amonga to pierwszy impostor. Ja w tym momencie z Raptolinem biegnę dopiero do światła. Jesteśmy praktycznie zestakowani. Ja byłem dość daleko, byłem na silniku po lewej. Kto taki? Medialia. Na silniku po lewej? Wyszło tam, gdzie jest drugi etap paliwa. Nie, poczekaj chwilę. A co od początku rundy robiłeś? Co? Od początku rundy co robiłeś? Jak tu trafiliście, Nieogar? To jest pytanko. Tak, wyszło. Tak, wypaliłem. No. Poszedłem na paliwo do storage'a, poszedłem do elektryka, bo światła zgasły, przy okazji zrobiłem tam kable, bo już coś naprawił i potem poszedłem na lewy silnik. Najpierw zrobisz... światła ktoś naprawił? No bo my tam razem wybiegaliśmy do światła. No dobra, pytam, czy światła naprawiły światła, tak? No. Reszta co mówi? Naprawione były czy nie? Chyba nie były. Nieogarnięta, to bardzo miło, że to śmiesznie, że chwilę się pyta, czy światła były na prawie. Nie, zapraszam się, bo pytam się, żeby nie kupywać Mediala, jakby nie dawać Mediala. Fajnie, że tak razem. Ja poszedłem za Mediala od razu, on poszedł do storage, dziwnie się w storage zachowywał. Napełnił niby paliwko, pobiegł od razu na lewo na kable. Nie wiem, czy... na początku wszedł do elektryka, nie wiem, czy nie tam...
Zacząłem iść do elektryka, bo światło jest zgaszone. Nie, zanim zgaszone zostały światła, to robisz kable. A potem pobiegłeś w prawo. I się też zdziwiłem, że najpierw zrobiłeś paliwko, światła dalej były zapalone, ty wbiegłeś na chwilę do elektryka, wybiegłeś z niego i nie wiem, czy jak ja nie wbiegłem za tobą ich sprawdzić, to nie wiem, czy ty nie wentowałeś przypadkiem. Ale na 100% światła były na koniec zgaszone i... No i najpierw robiłeś kabelki, a dopiero potem szedłeś do elektryka ewentualnie, albo na coś innego. Dobra, skupmy się nareszcie, bo została nam ledwo minuta. Nie wiem, ile osób było zestakowanych na rakiecie. Mam pytanie, kto był w labie? Byłem ja. Czekaj, antywirus? Tak, byłem. Ja byłem w labie teraz na probóweczkach. Ale na końcu. No to ja skończyłem właśnie na probówkach na końcu w labie. Pierwszy raz w ogóle tego taska w życiu robię, więc śmieszny jest. Bo raczej te osoby, co były w labie, są czyste. W drugim dopiero wchodziliśmy do elektryka, tak? Żeby światło. Znaczy, nawet nie doszliśmy do niego, tylko jesteśmy nawet przed drzwiami. No, jesteśmy, no. No. To jeszcze Medel, może znaczy, powiesz, kogo widziałeś? Jak światło były zapalone, to już biegasz teraz do rakiety lewej. To kogo widziałeś po drodze? O, Majeczka se poszła. Biegłem, no, do lewego silnika, nie rakiety. Dobra, czekaj, jak to ciało? Nie, no to obu skill, no, nad elektrykiem jest to ciało. Chwilę, ty zgłosiłeś? Tak. Dobra. No dobra, to no to jak to... No, nie wiem właśnie. On mówi, że drugie paliwko napełnia, nie ma opcji, żeby drugie napełniał. No pewnie, skipujcie dalej. Ja zagłosowałem na Mediela. Będę się smażyć w piekle z rano dla ciebie, turysta. Czy ja ci poradzę, że u mnie jest bardziej kontaktowy stream niż z nim? I mam szybsze ansery i w ogóle tak dalej. No naprawdę, wyrzućmy go. Ogólnie mówię, że ciało było zapalone. On po elektrykalu biegł do drugiej rakety, do drugiego silnika napełnić paliwo, gdzie nawet pierwszego nie napełnił. No coś, nic się nie klei. Wspomnijcie mi, czy Medial powiedział w poprzedniej rundzie, że światło zostało naprawione? Tak, powiedział. Chodzi o głos? O, a pierwsza osoba, która mnie chwali za głos, zgaszone, dziękuję. No właśnie, więc obvious. Czemu na mnie? Mali tu nie ma. Pewnie Medial się bronił. Dobra, tylko on nie widział. Pieciach. Ciało na lotwąsach. 2 kile. Tak? Dobrze liczę? Tak. No. Dużo jak na jedną grę. No. No, taki rozpęd. Kwilos był pewien, że to jest Medial i teraz nagle ten dwóch pada, czyli dalej jest dwóch pewne impostorów i Kwilos nadal żyje, więc trochę podejrzane moim zdaniem. Na pewno zielony jest czysty, no chyba, że jakoś wentem szybko by wskoczył, ale był teraz na skanie. Z kim ja naprawiłem? I dopiero niebieski był na rakiecie. Z kim ja naprawiłem reaktor? Ja byłem z lewej. Chyba Raptolin w ogóle do mnie dobiegał do lewej, do reaktora. Ale reaktor był chwilę temu. Dobra, powiem moją wersję. Gdzie ty teraz byłeś, tak ogólnie? Jak reaktor był? Ja byłem w dekontaminacji. W sumie to w specimen roomie. Okej, okay. Potem jak wybiegasz w górę, to widziałeś kogoś? Media, zgasiłeś światła. Pobiegłem, byłem w adminie, no i pobiegłem do Leponsów i tam znalazłem ciało, nikogo nie widziałem chyba. Dobra, to jeszcze DCD, gdzie byłeś? Dagda, odcisz się. Gdzie byłem? No. Teraz się skanowałem i próbowałem skończyć te probówki, ale nie mogę tego taska skończyć.
to potwierdzam, no bo widziałem, jak się skanował. Znaczy w sensie nie widziałem, że jest waiting, bo nie miałem tego taska, ale widziałem, że... Kto zrobił sprawie reaktor? To jest pytanie ja ode mnie. Nadara. Nadara, to teraz okay. Słuchaj mojej wersji, Nadara i reszta. Poszedłem na prawy reaktor, ty tam stałeś, przede mną Dagd wbiegał w prawo do laba, razem byliśmy w labie przez chwilę. Skoro on tam później był, no to nie mógł zrobić tego killa na dole w łoponsach. Podbiegam w lewo, tam wybiega gruby z Raptolinem. Medial, witam cię bardzo serdecznie w gronie followujących. Stamtąd witaj nowych do Charlesów. Widziałem, że Raptolin nie żyje, ale nie byłem pewny, czy to on, jakby, czy to ten kolor, czy nie ten kolor. I w tym samym momencie padł antywirus i poszedł report. Megro, przepraszam bardzo, czy ty nie miałeś follow na tym kanale? I z lewego reaktora z Raptolinem, to szli w stronę Electricala razem. Tak, to prawda. Czyli to może być gruby. I to by się tak timingowo trochę zgadzało, że tam mógł odwalić Raptolina, a poszedł na leponsy i tam antywirusa. Albo wcześniej antywirusa, no nie wiem. Ja wam mogę nie powiedzieć, to że... być gruby, ale równo ale dobrze, mówię... właśnie mogłeś to być ty teoretycznie. Mogłem to być, ale posłuchaj tego niebieskiego wtedy. Tego, ja byłem na Vitalsach, teraz mówię na Vitalsach, powiedziałem, że dwie osoby zginęły. Widziałem jak Dagd biegł na prawo na labę, ty go potwierdziłeś, robisz prawy reaktor, a Żółtek był w specimenie, no. To nie jestem ja, odwaliłem zielonego 100%, dla mnie to jest grube. Dobra, to zgłaszam też grubego, chociaż myślę, że to możesz też równie dobrze być ty. Kurwa. Ej, ale naprawdę, w momencie, kiedy klikał guzik, to ja zabiłem idealnie tego Raptolina. Raptolina. No, czyli był jednak ten, tak? To był mój double kill, taki timingowo mi się idealnie... Ale medieval był, tak? Tak, był. Tak, zjebałem strasznie. Pogłupił się strasznie w zeznaniu. Ja myślę, że kliknąłem światła i nie kliknąłem światła.